Otoczenie Siedleckiego Zalewu to jedno z ulubionych miejsc siedlczan. Ścieżka pieszo-rowerowa jest zazwyczaj pełna spacerowiczów i rowerzystów. I tu pojawia się problem, bo ani piesi, ani rowerzyści nie przestrzegają oznaczenia pionowego i wchodzą na nieswoje pasy ruchu. Czytelnicy alarmują, że na ścieżce dochodzi do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Czy ta wolna Amerykanka kiedyś się skończy? Trójka obcokrajowców prawdopodobnie przez kilka tygodni okradała sklepy w podwarszawskich miejscowościach. Wpadli w siedzcach dzięki nagraniu z monitoringu. Właściciel okradzionego sklepu dostarczył nagranie na policję i opublikował je w internecie. Gdy dowiedział się od znajomego, że złodziejki spokojnie jedzą w podsiedleckim McDonaldzie, natychmiast powiadomił policję i sam pojechał na miejsce, by nie dać im uciec. Policja zabrała kobiety i towarzyszącego im mężczyznę na komisariat, ale zaraz potem wypuściła wszystkich na wolność. Właściciel sklepu, pan Adrian, nie ukrywa, że jest rozczarowany. Dlaczego nie zastosowano wobec zatrzymanych żadnych sankcji? W nowych hołowczycach na terenie gminy Sarnaki doszło do kradzieży pożyczki z pola należącego do mieszkańca Warszawy. Sprawca zebrał owoce kombajnem. Wartość skradzionego towaru to prawie 50 tysięcy złotych. We wsi od razu pojawiły się plotki, że zrobił to wiceprzewodniczący rady gminy Sarnaki. Radny zaprzecza, by dokonał spustoszenia na polu Warszawiaka. Jak tłumaczy się z oskarżeń, przeczytacie tylko u nas w artykule Mileny Celiński. musiałbym na głowę upaść. Czy Wy też uważacie, że Mazowsze jest pełne urokliwych i pięknych miejsc? Jeśli kochacie swoją małą ojczyznę i chcecie pokazać czytelnikom Tygodnika Siedleckiego Wasz ulubiony fragment mazowieckiego krajobrazu, koniecznie weźcie udział w konkursie Tu jest moje miejsce. Możecie je narysować, sfotografować lub nagrać o nim krótki filmik. W każdej z tych kategorii zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają fantastyczne nagrody, m.in. smartfony, smartwatche oraz słuchawki bezprzewodowe. Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie w najnowszym papierowym wydaniu Tygodnika Siedleckiego oraz na naszej stronie www. Siedlczanka Renata Orłowska przez 20 lat nie była u ginekologa, bo żaden lekarz nie chciał jej przyjąć. Jest chora na rdzeniowy zanik mięśni, jeździ na wózku elektrycznym. W żadnej przychodni nie ma odpowiedniego sprzętu, by kobiety będące w podobnej sytuacji mogły zostać przebadane. Teraz została twarzą kampanii w kobiecym interesie, promującej pierwszy, mobilny gabinet ginekologiczny dla kobiet z niepełnosprawnościami, który już przyjmuje pierwsze pacjentki. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule Justyny Janusz w kobiecym interesie.